Od dziecka byłam inna, nigdy nie miałam przyjaciół, znajomych. Ojciec był alkoholikiem, mieszkał z nami do mojego 8 roku życia. Nigdy jako tako nie okazywał mi uczuć. W podstawówce byłam samotnikiem, miałam paru znajomych, ale nie mieli dla mnie większego znaczenia niż tylko znajomi ze szkoły. Gdy poszłam do gimnazjum, zaczęłam zadawać się z nieodpowiednią dziewczyną. Była z tak zwanej dobrej rodziny. Ale ona jako tako nigdy nie była porządna, brała narkotyki. To przez nią przestałam chodzić do szkoły. Byłam i jestem bardzo uległą osobą, więc jej po prostu ulegałam. Po paru miesiącach skończyła się nasza przyjaźń. Ja zostałam w pierwszej klasie gimnazjum. W tamtym okresie byłam bardzo samotna. Robiłam rzeczy, których 13-letnie dziecko nie powinno robić. Straciłam szacunek dla samej siebie. Zaczęłam się ciąć. Nikogo to nie obchodziło, a ja czułam się jeszcze gorzej. Był początek roku szkolnego. Dostałam nową klasę, nowych znajomych. Myślałam, że wszystko się ułoży, że będzie dobrze. Jednak nie było. Po jakichś 2 tygodniach zaczęły się drwiny ze mnie. Kopanie w krzesło, gardzenie mną, jakbym była kimś gorszym, a ja nic nikomu nie zrobiłam, po prostu byłam cicha. Zniszczyli mnie doszczętnie. Doszło do tego, że przestałam chodzić do szkoły ze strachu. 6 miesięcy spędziłam w domu. W tym okresie poznałam chłopaka w internecie. Był wspaniały, jednak rozstaliśmy się po 3 miesiącach. Pisałam, aby wrócił, że bardzo go kocham. Nie wrócił. Czułam się jeszcze gorzej, nie miałam oparcia w nikim. Zakolegowałam się z pewną dziewczyną. Miała jeszcze gorszy wpływ na mnie niż ta poprzednia. Zaczęłam pić, szlajać się. Mianowicie robiłam sobie wstyd i problemy. Wielokrotnie byłam na komisariacie z powodu przyjaźni z nią. Wykorzystywała mnie, gdy jej opowiadałam, jak się czuję. Zazwyczaj zmieniała temat. Nie czułam w niej przyjaciółki, tylko kogoś, kto mi zajmuje czas. Spotykałam się z nią, bo nie miałam innych znajomych. Ona nie należała do inteligentnych osób, z którymi dało się porozmawiać. Mówiła tylko o piciu, ćpaniu i tym podobne. Odrzuciłam od siebie poczucie smutku i cierpienia. Czułam się trochę lepiej, ale pomimo spędzania czasu z tak zwanymi znajomymi, i tak czułam się wyobcowana. Zaczęłam szukać kogoś, z kim mogłabym się spotkać w internecie. Poznawałam mężczyzn, zazwyczaj chodziło im o jedno. Gdy dochodziło do spotkania, zazwyczaj mnie nie interesowali. Śmiali się, gdy mówiłam o sztuce. Było to dla mnie żenujące. Spotykałam się z pewnym chłopakiem przez około miesiąc. Nic do niego nie czułam. Nie potrafiłam nawet z nim rozmawiać. To było bardzo smutne, bo moje spotkania z nim były tak nudne, aż w końcu urwałam kontakt. Wyobcowana nie byłam tylko w szkole, w gronie znajomych, ale także w rodzinie. Dziadkowie zawsze uważali mnie za gorszą wnuczkę, która nic nie osiągnie w życiu. Wciąż tak uważają. Bardzo bolą mnie ich słowa. W ostatnim czasie czuję się coraz gorzej psychicznie. Schudłam 4 kilo, ciągle śpię lub oglądam filmy. To mnie bardzo przygnębia, bo czasem chciałabym być szczęśliwa, ale już nie potrafię. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.